we Wrocławiu jest gościmy Księga Pamięci. Wrocławska Księga Pamięci stworzona przeszło 2 lata temu, ma dzisiaj 19. edycję. I gościmy to po raz drugi, byliśmy 1,5 roku temu. W ramach tej 19. Księgi Pamięci zostaną wręczone dyplomy, diament Wrocławia, także złote, srebrne odznaczenia Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Bowiem Księga docenia ludzi, którzy coś dla tego Wrocławia wyjątkowego zrobili. Reprezentowali ten Wrocław poza granicami miasta, a także poza granicami kraju. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, teraz w pierwszej kolejności na tę scenę poproszę pana Zygmunta Schmidta, który ma 90 lat i przez 60 lat był tutaj zatrudniony we Wrocławskiej Operze od 45. od powolnego uruchomienia tego teatru na stanowisku głównego brygadzisty sceny, a potem awansował na stanowisko głównego specjalisty sceny. Pan dyrektor Jerzy Pietraszek. Cała dyrekcja w eksplikacji, a sprawy opery i w ogóle całego zespołu traktował wyjątkowo priorytetowo. Zawsze był niezwykle dyspozycyjny i pomocny przy wyjazdach, przede wszystkim zagranicznych tego teatru. Posiadał i posiada nadal wielki autorytet zawodowy i moralny wśród podległych pracowników, ma uznanie wśród przełożonych, którzy przez tyle lat się w tym teatrze przecież zmieniali. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, pan dyrektor Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, wręczy w imieniu prezydenta medal zasłużony dla miasta Wrocławia. Otrzymuje się go tylko raz w życiu. Brawo, panie Zygmuncie. Czy mogę coś pana zapytać? W ogóle serdecznie gratuluję. Ten medal jest schowany. Może go wyjmiemy i pokażemy tutaj. Proszę. Proszę, należy do pana, niech pan pokazuje. Pani profesor sztuk muzycznych Agata Młynarska-Klonowska, zapraszam. Że w trakcie studiów już jako młoda dziewczyna występowała w kraju za granicą jako solistka zespołu muzyki dawnej Complesso di Musica Antica, uczestnicząc w wielu znaczących polskich i europejskich festiwalach muzycznych. Była pod opieką między innymi słynnej śpiewaczki Gizeli Posz, jej pierwszej nauczycielki i profesora Eugeniusza Sąsiadka. Została zatrudniona w tej operze na etat solistki, gdzie rok wcześniej zadebiutowała na scenie partią Sereny w operze Gershwina Porgy and Bess. Na scenie wrocławskiej wykonywała znakomite role, repertuarowe partie takie jak Mini w Ceganerii, Roxana w Królu Robercie Szymanowskiego, także jako Butterfly, Madame Butterfly, czyli jako znakomita Małgorzata w Faustie, czy jako Dorota w Krakowiakach i Góralach.
Pani była też finalistką konkursu w Holandii. Ma w repertuarze około 40 partii sopranowych, pierwszoplanowych i tytułowych partii operowych z najwybitniejszych dzieł tego gatunku. Proszę Państwa, ale przede wszystkim odnosi wielkie, można powiedzieć, europejskie, światowe sukcesy jako pedagog. Bo co przygotuje studentkę, bo nadal jest aktywnym pedagogiem i przez wiele lat, to studenci w Wrocławskiej Akademii odnoszą europejskie sukcesy. Naprawdę, kłaniamy się Pani nisko. Agata Młynarska, piękny sopran. Bardzo się cieszę, że mogę. Pan Waldemar Kars, wielki choreograf, reżyser i tancerz. Kariery jako tancerz, a ukończył szkołę w Bytomiu, związany był z Operą Wrocławską. Tu debiutował w 1957 roku, tańcząc partię ojca Najdena oraz starca w spektaklu Demma, kapłanka ognia. W 1961 roku został solistą, a w latach 62-82 był pierwszym, proszę Państwa, młodych tancerzem tej opery. Przez ćwierć wieku zatańczył tu wiele bardzo znaczących partii, wysoko ocenianych przez krytykę i publiczność. Do jego czołowych ról należą Romeo w Romeo i Julia, Albert w Giselle, Coppelius w Coppelli, Książę Zygfryd w Jezioro Łabędzie, czy Czarny tancerz w Bolero Ravela, czy też znakomita rola księcia w Kopciuszku oraz tytułowe role w Harnasiach, Dziadku do Orzechów i w Spartakusie. Zagrał tancerza w filmie Personel oraz urzędnika w spektaklu teatralnym, który my wrocławianie, przynajmniej mojego pokolenia, pamiętamy, W śmierci Tariełkina. Po zakończeniu kariery scenicznej zajął się choreografią i reżyserią, przygotował Rigoletto Verdiego czy Czarodziejski wlet Mozarta. Ale przede wszystkim opracowywał plastykę ruchu w przedstawieniach teatralnych. W roku 2002 wystąpił we Wrocławskim Teatrze Muzycznym w Zemście Nietoperza w potrójnej roli tancerza, reżysera, inscenizatora i choreografa. Uczył też aktorów we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, w Akademii Muzycznej realizował spektakle dyplomowe jak Wesele Figara czy Orfeusza i Eurydykę i w Państwowej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Proszę Państwa, w tej długoletniej karierze, bo od wielu lat jest na emeryturze, no był ulubieńcem nas, publiczności, bowiem 7-krotnie zdobywał złotą iglicę za to. Czy ktoś z Państwa odznaczonych medalem chciałby zabrać głos? Panie dyrektorze, można powiedzieć, czy Pan... Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że bardzo dawno nie byłem tutaj, wiele lat nie byłem tutaj w tym teatrze, w którym spędziłem 30 lat i dzisiaj, oglądając ten spektakl, jestem bardzo usatysfakcjonowany i jestem szczęśliwy, że balet jest na takim poziomie. Super, balet jest super. Podziękowania za to wszystko, co Państwo uczynili dla Opery Wrocławskiej, dla całego środowiska muzycznego i teatralnego we Wrocławiu. I jeszcze chciałem dodać, jeżeli można, wreszcie balet tańczy do żywej muzyki.